Jak my się rozstaliśmy te 14 lat temu, to było coś takiego, że przez ten czas my żyliśmy tym serialem, że jak wspominaliśmy ten serial, to nie tylko aktorów, tylko również ludzie, którzy pracowali przy tym od strony produkcji czy na planie. Więc dziś, jak wiedzieliśmy, że gdzieś może to będzie, to tym bardziej się tym cieszyliśmy, więc ja powiem szczerze, ja wiedziałem, że tak będzie, że my to zrobimy i cieszę się, że robimy. Spotkaliśmy się, nie byliśmy w stanie się nagadać, słuchaj, jeden przez drugiego, pierwsze dni zdjęciowe, to przypuszczam, że naszego reżysera musiał być koszmar, bo żeśmy przez cały czas plotkowali, gadali, śmiali się, przyciskiwali, po prostu no byliśmy totalnie stęsknieni, oczywiście, obciskiwaliśmy się, dlatego że wszyscy przeszliśmy test na koronawirusa i wszyscy byliśmy czyści. No, wrażenia były cudowne, dlatego że wchodzimy troszkę do innej wody, ale bardzo rozpoznawalnej. Ekipa jest właściwie taka sama. No fajnie jest po takim czasie, 10 lat, no tak, spotkać się z tymi samymi ludźmi w takiej innej aranżacji scenariuszowej, bo to jest fajne, że nie musimy niczego udawać, nie musimy udawać, że minęło mniej lub więcej czasu, tylko dokładnie minęło 10 lat. Strasznie dużo uśmiechu takiego szczerego, sentymentalnego, ale też radosnego, bo nie dość, że się spotkali aktorzy i akurat mieliśmy pierwszego dnia scenę zbiorową, to się spotkali też bohaterowie. Więc jako aktorzy dużo sobie powiedzieliśmy, co się działo przez 10 lat, a jako bohaterowie też od razu mieliśmy dużo do zagrania. Ja mam za dużo, odchodzę. Wracasz do Kijowa? Nie, zawsze mogę iść pracować gdzieś indziej. A Krzysztof nie wierzy. No tak, to podwójna radość, bo nie dość, że właśnie po tej pandemii mogliśmy w końcu wyjść do ludzi, to jeszcze do naszego grona sprzed 10 lat bardzo zaprzyjaźnionego, bo wtedy jednak bardzo się zżyliśmy ze sobą i w zasadzie oprócz Magdy Różdżki, to jesteśmy w tej samej ekipie nawet technicznej w większości, więc bardzo jest miło.